Obszar niepokoju jest taką częścią naszego życia, w której czujemy się na przykład też niekompetentni, czujemy się źle ze sobą. Mamy wrażenie, że nie panujemy nad niczym, obszar niepokoju może być duży, na przykład cała sfera naszego życia może być tą, tym obszarem niepokoju, a może to być drobna rzecz, która znowu zaczyna nam przeszkadzać. Więc zachęcam cię do zastanowienia się nad tym, czy w Twoim życiu i gdzie tak naprawdę te obszary niepokoju są, czego one dotyczą. Nazywam się Dytazając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie, są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notę z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok, piętrzy się to z książek, które aktualnie czytam, albo chciałabym przeczytać jak najszybciej. Uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam Cię do mojego świata. Czas na nowy odcinek podcastu. Różnych rzeczy możemy sobie życzyć. Może to jest e, właściwie na 100%. Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach jest taka jedna rzecz, która coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju życzeniach, na przykład tych noworocznych. Spokój. Życzę. Życzę ci spokoju. Oj, życzę sobie spokoju. Jak najwięcej, jak najczęściej. I pomyślałam, że może powinniśmy zrobić coś więcej na początku tego roku. Nie tylko złożyć sobie życzenia, ale też może powinniśmy zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby ten spokój wewnętrzny rzeczywiście stał się częścią naszej codzienności. Ja. Marzę o spokoju zawsze, zawsze powtarzam, o, e, zawsze powtarzam, że to jest dla mnie mega istotne, żeby mieć takie wrażenie, że no właśnie, że co? Hmm. Właśnie, zastanówmy się nad tym, czym jest spokój wewnętrzny, czym jest ten spokój ducha, różnie to możemy określać. Generalnie jest tak, że spokój wewnętrzny jest stanem psychicznym, na który składa się kilka różnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest poczucie wewnętrznej równowagi, względnej równowagi życiowej. To muszę zaznaczyć. To znaczy, równowaga życiowa generalnie to nie jest coś sztucznego, sztywnego, co nam określa styl życia. Nie mówimy o równowadze życiowej wtedy, kiedy godzinę przeznaczasz na hobby, godzinę na pracę, godzinę na relacje, godzinę, nie wiem, na. Budowanie jakiejś, jakiegoś swojego celu, tylko o równowadze życiowej mówimy wtedy, kiedy zwykle angażujesz się w takie czynności, takie działania, które są dla ciebie tu i teraz najistotniejsze. Zauważ, o równowadze życiowej będziemy mówić wtedy, kiedy tak, będziesz siedzieć do drugi nad ranem nad wymarzonym projektem, ale dla ciebie ten projekt. Ten cel jest aktualnie najważniejszy w życiu. O równowadze życiowej mówimy wtedy, kiedy czujesz, że rozkładacie przeziębienie, i odkładasz wszystko inne, kurujesz się, zajmujesz się swoim zdrowiem. Tak, to tu i teraz jest dla ciebie najważniejsze. O równowadze życiowej mówimy wtedy, kiedy stwierdzasz: Nie, nie, już i tak dużo zrobiłam. Mam jeszcze coś do zrobienia danego dnia, danego tygodnia, może nawet danego miesiąca, ale chyba, chyba potrzebuję bardziej od pracy, bardziej potrzebuję odpoczynku. Zatem, równowaga życiowa to jest takie działanie, które jest na bieżąco swoim życiem. Robisz to, co jest teraz najważniejsze, najistotniejsze, co najlepiej wpłynie może na Twoje poczucie skuteczności i tak Zatem spokój wewnętrzny, spokój ducha jest między innymi związany z tym, że masz takie poczucie względnej równowagi, czyli częściej niż rzadziej właśnie takich decyzji, e, takie decyzje podejmujesz, właśnie takie działania podejmujesz, właśnie w taki sposób żyjesz na bieżąco ze swoim życiem. Jest też drugi element spokoju wewnętrznego, to jest poczucie względnego panowania nad swoim życiem. Znów względnego, czyli Częściej niż rzadziej oznacza to nie nadmierną kontrolę, nie mikrozarządzanie swoimi bliskimi dziećmi, swoim życiem, całym życiem, ale poczucie względnego panowania nad swoim życiem odnosi się do tego, że generalnie masz takie wrażenie, że wiesz, co masz do zrobienia, wiesz jakie masz sprawy do załatwienia, wiesz co. Cię czeka w najbliższym czasie, mniej więcej, mniej więcej też znasz różnego rodzaju rozwiązania, pomysły, a jeżeli ich nie znasz, to wiesz do kogo możesz się zgłosić, żeby te rozwiązania znaleźć. Więc to jest taki duży element. Poczucie względnego panowania nad swoim życiem nie jest super hiperkontrolą, tylko jest tym przyjemnym wrażeniem, że poradzisz sobie, dasz sobie radę, znajdziesz rozwiązanie. Nawet jeżeli będziesz mieć kłopoty, to one nigdy nie są końcem świata, bo zawsze coś masz do zrobienia w ramach tego, tego, co się w twoim życiu wydarza. Jest trzeci też element spokoju wewnętrznego, czyli poczucie znów względnej przewidywalności. Potrzebujemy dla spokoju ducha mieć mniej więcej poustalane pewne rzeczy. Przewidywalność dają różnego rodzaju rytuały, rytmy, przewidywalność dają plany, podjęte decyzje, umówione spotkania. Przewidywalność daje też to, że e, dziecko przesypia już normalnie, na przykład. Przewidywalność daje to, że wiesz kiedy masz dyżur, na przykład w pracy, jeżeli jesteś lekarzem. Przewidywalność daje też to, że Mniej więcej potrafisz określić, kiedy ktoś, cię, nie wiem, odwiedzi różnego rodzaju i duże, i małe rzeczy, dają to poczucie przewidywalności. Ono ma duże znaczenie dla spokoju ducha, spokoju wewnętrznego, bo zauważ, że każdy moment, kiedy musisz. Tu i teraz, w tym momencie, kryzysowo wręcz reagować na zmienność życia, zmienność sytuacji. Każdy ten moment jest czynnikiem stresującym. A jeżeli mówimy o stresie, szczególnie tym takim długofalowym, to mówimy też o tym zachwianym spokoju wewnętrznym. Im więcej przewidywalności, tym lepiej. To nie wszystko, bo na spokój wpływa też mocno to, że masz poczucie, że nie musisz. Przygotowywać się na ciosy od życia albo od innych ludzi. To jest tu duża rzecz. Jeżeli żyjesz cały czas w stanie alertu, to trudno powiedzieć tu o spokoju ducha. Jeżeli cały czas przed spotkaniami, na przykład z rodziną, z bliskimi, przed spotkaniami w pracy, idziesz do pracy w poniedziałek i wiesz, że Musisz się nastawić na to, że będzie źle, że nie wiesz czego się spodziewać, że nie wiesz em, w jaki sposób ta jedna konkretna osoba cię zaatakuje, nie wiesz co powie twój szef. Wszystko to sprawia, że ta bezpieczna bańka, w której chcesz żyć, pęka. Jeżeli jesteś cały czas w stanie alertu, jeżeli cały czas musisz się zastanawiać, co powiesz, w jaki sposób, jak coś zostanie odebrane no nie ma tutaj spokoju wewnętrznego. I zróbmy jeszcze jeden krok. Jeżeli Ty też em, masz wrażenie, że Twoje życie układa się bardzo źle, że nie masz wpływu na różne rzeczy, że znów pewnie ta rzecz źle się wydarzy, pewnie tamta rzecz się źle wydarzy, przygotowujesz się na ciosy od życia, to też raczej uniemożliwi Ci realizowanie tych różnych wielkich planów związanych z spokojem ducha. I zobacz, spokój ducha nie wiąże się z tym, że w Twoim życiu nie dzieje się nic złego. Spokój ducha nie wiąże się wcale z tym, że nie przeżywasz kryzysów, nie przeżywasz kryzysu egzystencjalnego. E nie masz żadnych trudnych doświadczeń, nie rozpadają ci się relacje, to w ogóle nie jest powiązane ze spokojem ducha. To znaczy, oczywiście, każda z trudnych rzeczy ma na nas mocny wpływ. Natomiast nam powinno zależeć na tym, aby zbudować w toku swojego rozwoju coś w rodzaju tarczy ochronnej. Tą tarczą ochroną, ochronną jest spokój ducha. I e, Chcę dzisiaj pomyśleć o kilku takich sferach, opisać ci kilka sfer, które już bardzo dawno przedstawiłam na moim blogu, na mojej głównej stronie, ale uświadomiłam sobie, że nigdy tak naprawdę tego nigdzie nie rozwijałam, więc może to jest dobry moment. I kiedy myślałam o tym, co w ogóle sama chcę robić i online, i w podcastach, to wtedy stworzyłam taką koncepcję ośmiu stref w spokoju. Uznałam wtedy. Że właściwie na ten magiczny, mityczny spokój ducha tak ma wpływ wiele rzeczy. Ten spokój ducha od wielu rzeczy zależy, i chciałam właśnie pomyśleć o tym, co możemy zrobić konkretnego, aby w tych różnych sferach stopniowo sobie ten spokój zaprowadzać. Zanim jednak przejdziemy do ośmiu stref spokoju, chcę przypomnieć Ci o jednej ważnej rzeczy którą opisałam w projekcie zdrowie w moim nowym e-booku, mianowicie o obszarach niepokoju. Kiedy będę opowiadać Ci o tych sferach za chwilę, zachęcam Cię do tego, żeby w Twoich przemyśleniach i refleksjach pojawił się taki duży znak zapytania. Czy któraś z tych sfer jest moją, moim obszarem niepokoju? To znaczy, obszar niepokoju to jest taka część naszego życia, w którym czujemy duży dyskomfort, w którym nie mamy może rozwiązań związanych z, tym, z daną sytuacją, w której zmagamy się z problemami, na przykład takimi, które się powtarzają. Obszar niepokoju jest taką częścią naszego życia, w której czujemy się na przykład też niekompetentni, czujemy się źle ze sobą. Mamy wrażenie, że nie panujemy nad niczym, obszar niepokoju może być duży, na przykład cała sfera naszego życia może być tą, tym obszarem niepokoju, a może to być drobna rzecz, która znowu zaczyna, zaczyna nam przeszkadzać. Więc zachęcam Cię do zastanowienia się nad tym, czy w Twoim życiu i gdzie tak naprawdę te obszary niepokoju są, czego one dotyczą, czy ten obszar niepokoju jest dyskomfortem związanym z ludźmi. Ze stylem życia, z tym, jak, e, jakie podejmujesz decyzje, z, czy może ten obszar niepokoju jest związany z tym, że jeszcze nie myślisz o rozwiązaniach, nie, nie bierzesz jeszcze pod uwagę pracy nad jakimś obszarem. To też może być obszar niepokoju. Więc tak, na spokój wewnętrzny składa się osiem sfer spokoju. Jedną z tych sfer jest radzenie sobie z kryzysem. Oznacza to, że jeżeli chcesz czuć życiowy spokój, potrzebujesz nauczyć się tego, co robić, kiedy w życiu pojawia się kryzys. I mówimy o dwóch rodzajach kryzysu. Mówimy o kryzysie egzystencjalnym, zaraz powiem dwa słowa o tym, oraz mówimy po prostu o kryzysie życiowym. Kryzys egzystencjalny to jest taki kryzys, który bardzo mocno jest powiązany z tym, gdzie siebie widzisz w życiu. Czy widzisz sens życia, czy widzisz swoją misję życiową, czy wiesz po co tu jesteś? Kryzys egzystencjalny możesz rozpoznać po tym, że teoretycznie wszystko jest ok w Twoim życiu, ale towarzyszy Ci dużo trudnych emocji, czyli generalnie wszystko się układa, ale Ty czujesz się po prostu źle. Szukasz, może, dziury w całym, albo zastanawiasz się nad różnymi rzeczami. Trudno ci odczuwać wdzięczność, zadowolenie. Zastanawiasz się, czy może masz za sobą złe decyzje. Zastanawiasz się nad tym, co zrobić, żeby jakoś to wszystko zmienić. Całe Twoje życie potrzebuje zmiany. Kryzys egzystencjalny jest przede wszystkim tym kryzysem, który często jest schowany w nas, jest niewidoczny dla innych ludzi, no chyba, że im o nim opowiemy. Natomiast kryzys Życiowy będzie takim kryzysem, który często jest dostrzegalny przez innych ludzi. Może kryzys związany z pieniędzmi, z rozstaniem z bliską osobą, może kłopoty, z, kłopoty wychowawcze w rodzicielstwie, może kryzys jest na przykład powiązany z tym, że czujesz się źle fizycznie przez dłuższy czas, może zmagasz się z jakąś chorobą. Zepsuci się samochód, tego typu sytuacje życiowe, na które mamy mały wpływ, ale oczywiście wytrącają nas z równowagi. Obszar, radzenie sobie z kryzysem, ta sfera spokoju jest bardzo ważna, ponieważ nastawiamy się na wstępie od razu, że kryzysy będą. Różne rzeczy będą wydarzać się w Twoim życiu, zarówno te emocjonalne, bardzo powiązane z tym, że się rozwijasz, zmieniasz, em, dookreślasz siebie, jak i te związane z codziennością. Nie możesz się nastawiać na to, że twoje życie będzie bezobsługowe właściwie. Więc ten obszar radzenie sobie z kryzysem to jest temat numer jeden. Zastanów się nad tym, czy w radzeniu sobie z kryzysem czujesz, że masz kompetencje, czy też nie. Jak się zachowujesz, kiedy pojawia się coś trudnego w twoim życiu? Czy może uciekasz, czy może od razu przystępujesz do działania, czy może... Czujesz taką wewnętrzną niezgodę, że znów coś się dzieje, że ty nie chcesz się z tym mierzyć, ponieważ twoje życie ma być spokojne. Czasami są takie refleksje. Warto się nad tym zastanowić. Na początku po prostu dookreślić, gdzie jesteś, jeżeli chodzi o radzenie sobie z kryzysem. Czy tutaj jest obszar niepokoju? To znaczy, kryzys równa się ogromny dyskomfort, który cię obezwładnia? Bo zauważ, dyskomfort i tak będzie. O tym, czy to jest obszarnie pokoju, decyduje to, czy ten dyskomfort uniemożliwia ci działanie. Bo jeżeli uniemożliwia działanie, to masz tu masę rzeczy do zrobienia. Pierwsza sfera spokoju radzenie sobie z kryzysem. Druga sfera spokoju to jest życie zaangażowane. Brzmi to super. Ale mam wrażenie, że to jest taka jedna sfera, na którą w ogóle nie chcemy zwracać uwagi, albo mówimy, że a, kiedyś przyjdzie czas. Życie zaangażowane to jest uważność, obecność, tworzenie dla siebie miejsca na doświadczenia, na przeżycia, na refleksję. Życie zaangażowane to jest życie poza social mediami, życie w realu, nie w internecie. Życie zaangażowane to jest na przykład. Spędzanie czasu z bliskimi, jednocześnie widząc tych naszych bliskich, to jest też mm, weryfikowanie swoich celów, dokreślanie siebie, poznawanie siebie, poznawanie też swoich bliskich, również tych, których znamy bardzo, bardzo długo. Więc pytanie moje znowu jest tutaj takie: Jeżeli możesz bardzo szczerze zadać sobie pytanie o to, czy Twoje życie jest zaangażowane, to jaka byłaby odpowiedź? Czy możesz uznać, że rzeczywiście w relacjach jesteś osobą uważną, obecną, dostrzegasz tych ludzi? A może, kiedy ktoś do ciebie rozmawia, kiedy ktoś do ciebie coś mówi, spoglądasz na tę osobę trzymając właśnie ten telefon w ręce? A może wciąż brakuje ci czasu na przeżywanie fajnych rzeczy, cieszenie się codziennością, a jednocześnie widzisz, że. Czas przepływa ci przez palce, przelatuje ci przez palce. Jeżeli czujesz tutaj obszar niepokoju, to możesz mieć takie czasami wrażenie, że twoje życie jest nudne. Możesz mieć też takie wrażenie, że nie masz czym się pochwalić. To znaczy, nie masz na swoim koncie cudownych doświadczeń, które, którymi, o których możesz opowiadać historię. Życie zaangażowane ma znaczenie dla spokoju, ponieważ jeżeli żyjesz w taki sposób zaangażowany, możesz wtedy mieć takie wrażenie, że jesteś w dobrym miejscu w życiu. Nie marnujesz czasu, nie marnujesz swojego potencjału, wykorzystujesz swoją codzienność. Natomiast jeżeli to życie nie jest zaangażowane, często pojawia się takie nieprzyjemne wrażenie gonitwy życiowej i poczucie marnowania życia. Więc. Tak, zastanów się nad tym, jak to wygląda u ciebie, czy to jest obszar niepokoju. Jeżeli jest, czas start. Zaczynamy. Możesz zacząć nawet od listy przeżyć. O tym też przeczytasz na moim blogu, ale pomyśl o tym, gdzie tego zaangażowania w twoim życiu nie ma. Przerywam tylko na momencik, żeby powiedzieć ci o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli szukasz spokoju w życiu, ale przede wszystkim w sferze zawodowej, zastanów się koniecznie nad udziałem w półrocznym kursie Projekt Sukces, który startuje w styczniu. Projekt Sukces jest kursem psychologicznym, który trwa 25 tygodni. Jest bardzo intensywny, ale jest też długi na tyle, aby pomóc Ci w zwalczeniu słomianego zapału i zadbać o wprowadzanie nawyków sukcesu. Zastanów się nad tym czyją wizję sukcesu realizujesz. Ja wierzę, że sukces jest przeznaczeniem każdego z nas, ale my musimy zacząć właśnie od tego, od określenia, okej, okay, moja definicja sukcesu jest taka, co zrobić dalej. W projekcie sukces właśnie nad tym pracujemy, dlatego jeżeli masz dość planowania pięknych zmian i zderzania się z rzeczywistością, w której trudno wprowadzać te plany w życie, poznaj szczegóły kursu, Projekt Sukces jest dostępny na mojej stronie. Zostawiam link w opisie tego podcastu. I zapraszam cię serdecznie. A teraz już wracaj do słuchania o ośmiu sferach spokoju. Kolejna sfera, tutaj mieliśmy drugą sferę życia zaangażowane. Kolejna sfera z ośmiu sfer spokoju to jest, to jest sfera samoświadomości. Jeżeli słuchasz podcastów, Czytasz książki, jeżeli zajmuj, zajmujesz się generalnie psychologią różnego kalibru, możemy uznać, że robisz dużo w tym obszarze. Samoświadomość to jest zdobywanie wiedzy na swój temat po prostu. I to może być zarówno ta wiedza, która cieszy i pozytywnie nastraja, i masz ochotę o tym trąbić wszędzie, ale to jest też ta wiedza, która wymaga zmian w życiu. Wyobraź sobie taką sytuację, w której uświadamiasz sobie, że w relacjach z bliskimi ludźmi, na przykład w takich relacjach, które nazywasz przyjacielskimi, tak naprawdę jesteś kompletnie nie na bieżąco z, z tym, jak żyją twoi bliscy. Może uświadamiasz sobie wreszcie, i to jest gorzka refleksja, że tak naprawdę nie znasz tych swoich przyjaciół, tak naprawdę nie budujesz relacji, tak naprawdę nie świętujesz z nimi, nie masz ochoty ich poznawać. To może być gorzka refleksja, ale też taka refleksja, która skłoni cię do zmian, która skłoni cię do wypracowania nowych nawyków, która pomoże ci w zmianie podejścia, która nakreśli ci zupełnie inną perspektywę. Bardzo dobre podejście, to jest otwieranie się na zdobywanie wiedzy, na przykład psychologicznej z różnych źródeł. Ja sama miałam takie doświadczenie jakiś czas temu, związane z budowaniem relacji, gdzie słuchałam milionowy raz, przysięgam, jeden, jedną teorię, słuchałam tej teorii wiele razy, wiele razy. Się z nią zapoznawałam i w książkach, i oczywiście w podcastach, w audiobookach, w różnego rodzaju nagraniach. Gdzieś tam ta, ta rzecz e, cały czas brzęczała mi koło ucha. Natomiast pamiętam ten moment, kiedy usłyszałam coś, co jeden z autorów powiedział zupełnie inaczej niż wszyscy, i wtedy kliknęło. Okej, okay? dotarcie do tej teorii, zrozumienie. Jej Usłyszenie jej tym swoim całym wnętrzem sprawiło, że musiałam pewne rzeczy zweryfikować, i może niekoniecznie byłam z siebie zadowolona, ale to też usłyszenie tego po raz setny sprawiło, że mogę dopisać jakiś kawałek swojej historii na nowo. To jest właśnie budowanie samoświadomości, kiedy otwieramy się na różne doświadczenia. Może milion, milion razy potrzebujemy pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy dojść. Ale w końcu dostajemy od losu wiedzę o sobie, możemy coś w związku z tym zmienić, możemy zadać sobie pytanie, kim jestem, kim byłam, kim chcę się stać. Bardzo zachęcam do pracy nad tą sferą spokoju. Jeżeli natomiast tutaj widzisz obszar niepokoju, może on być dla ciebie bardzo niewygodny, bo samoświadomość świadomość jest najbardziej połączona z naszym ja. Więc. Pozwól sobie na poszukanie tego obszaru dyskomfortu. Dlaczego to jest dla Ciebie dyskomfort? W jakim sensie to jest dla Ciebie dyskomfort? Czego w sobie nie lubisz? Co sobie obiecujesz, że zmienisz, ale jakoś tak nie wychodzi? Poszukaj tych odpowiedzi i zadaj sobie pytanie najważniejsze: kim chce się stać? Być może nie jesteś w stanie jeszcze podać pełnej odpowiedzi na to pytanie, ale jak to jest tu i teraz? Gdzie jesteś tu i teraz? To jest trzeci obszar, trzecia sfera, strefa spokoju. Kolejna to życiowy sukces. Życiowy sukces tak naprawdę może oznaczać wszystko. Zacznijmy od definicji sukcesu. Sukces, czyli co? Poznanie własnej definicji osobistego sukcesu jest bardzo ważne, i ono właśnie staje się dla nas filarem spokoju życia. Zauważ, jak sami w tym naszym pędzie życiowym możemy zapędzić się w kozi róg. Jeżeli nie wiesz, co to znaczy dla ciebie sukces. To tak naprawdę możesz wypełnić całe swoje życie działaniami, które ktoś ci dyktuje. Możesz realizować cele, na przykład wizję kariery życiowej, gdzieś tam narzuconą, może przez bliską osobę, może przez społeczeństwo, i cały czas mieć wrażenie, że jest coś nie tak. Jeżeli natomiast dasz sobie czas na to, żeby zdefiniować życiowy sukces, osobisty sukces, to wtedy tak naprawdę. Realizowanie spokoju życiowego, życie w spokoju jest banalne, ponieważ nie masz poczucia, że ci czegoś w życiu brakuje, że robisz coś wbrew sobie, że nie wiesz do końca, kim jesteś, kim chcesz się stać. Pytanie o obszar niepokoju tutaj. Czy wiesz, co to dla ciebie oznacza słowo sukces? Czy ten sukces. Hmm, Kojarzy ci się z jakimś społecznym wzorcem raczej, czy kiedykolwiek dookreśliłeś lub dookreśliłaś sobie to słowo? Może być tak, że dla kogoś sukcesem będzie wielka firma z 500. Inaczej. Może być tak, że dla kogoś sukces to będzie własna firma, mnóstwo pracowników. I międzynarodowy sukces właśnie. A może być tak, że dla kogoś innego sukcesem będzie praca na etacie w jakiejś fajnej, małej firmce, która zapewnia pewne warunki pracy, możliwości, styl życia. Dla kogoś sukces będzie powiązany z życiem na końcu świata w małej chatce w górach. Ktoś inny potrzebuje, aby mieć wrażenie, że osiąga sukces wielkiego miasta. Potrzebujemy wiedzieć, co jest dla nas sukcesem, żeby móc czuć spokój ducha. Bo zobacz, jeżeli ta definicja jest dookreślona i ty stopniowo tuptasz sobie w jej kierunku i działasz, to tak naprawdę już sam fakt działania w tym kierunku, podążenia tą ścieżką zapewnia spokój. Bo robisz to według siebie, dla siebie, bo działasz według własnego wzorca, bo jesteś tu i teraz ze sobą, z własnymi celami, bo nie zawodzisz siebie, tylko działasz dla siebie. Więc to jest kolejny obszar, kolejna strefa spokoju, na której warto się skoncentrować. Ale jest też kolejna realizacja celów. Oczywiście, ja znam takie teorie, które mówią, że spokój to już jest, powinien być po prostu stan psychiczny, niezależny od wszystkiego z zewnątrz. I to brzmi super jak mit, i jak bajka, i bardzo mi się to podoba, ale wyjdźmy na moment z bajek i zatrzymajmy się na tym, co naprawdę ludzie doświadczają, czego doświadczają ludzie. To znaczy, realizacja celów i to czy masz poczucie własnej skuteczności czy jesteś w stanie żonglować zadaniami, obowiązkami, czy jeżeli coś zaplanujesz, to to zrealizujesz, czy jeżeli czy w ogóle jesteś w stanie wykorzystać samodyscyplinę, czy realizujesz swoje postanowienia wszystko to wpływa na twoje poczucie spokoju, bo właśnie to daje ci jakieś względne poczucie przewidywalności, jakieś względne poczucie, że panujesz nad swoim życiem. realizacja celów jest bardzo mocno powiązana ze spokojem. Wyobraź sobie człowieka, który żyje tą ułudą, że spokój jest tylko w emocjach i nic więcej się nie liczy i... Ten człowiek na przykład nie jest w stanie dokończyć jakiegoś zadania, które przed sobą stawia, projektu, który sobie wymarzył, nie jest w stanie utrzymać terminów, nie pamięta o spotkaniach, nie pamięta o rodzinach, nie jest w stanie na przykład um, osiągnąć, um, zrealizować postanowienia noworocznego, nigdy, nic nie jest w stanie zrobić, bo to nie jest jego fokus w ogóle. Znamy takich ludzi, prawda? No może nie aż tak skrajnych, ale znamy ludzi, którzy mówią nie realizacji celów w zgodzie z jakimiś e, pomysłami, strategiami, technikami. Czy to są spokojni ludzie? Zastanówmy się. Jeżeli u Ciebie tutaj pojawia się obszar niepokoju, zastanów się, co jest problemem numer jeden, tu i teraz, takim najważniejszym na świecie problemem, którego rozwiązanie przyniosłoby Ci zmianę. Słomiany zapał? Wyznaczanie celów, samodyscyplina, tworzenie planu, organizacja swojego życia, co jest kluczowym tematem, który według Twojej intuicji zmieniłby wszystko. Więc to jest kolejna sfera spokoju, bardzo ważna dla naszego samopoczucia. Zróbmy krok dalej. Odporność psychiczna. Właściwie, odporność psychiczna jest. Wszędzie w naszym życiu, w każdym obszarze naszego życia, ona gdzieś tam daje o sobie znać. Jednak, jeżeli mówimy o pracy nad życiowym spokojem, potrzebujemy wyodrębnić odporność psychiczną i określić ją tak, tak, to jest ta jedna ze sfer, nad którą pracujemy, bo tak w rzeczywistości jest. Jeżeli potrzebujesz wpływać na swoją codzienność, na, na swoją przyszłość też, Potrzebujesz też pracować nad odpornością psychiczną i polega to na oczywiście przeróżnych technikach, strategiach, na pracy z traumami, z kryzysami, na pracy nad sobą, zarówno w dobrym momencie życia, jak i w tym trudnym. To jest to budowanie tarczy ochrony, to jest to wzmacnianie swojej wewnętrznej siły i tutaj wchodzi nam przede wszystkim radzenie sobie też ze stresem. To jest radzenie sobie ze stresem w tej formie mm, chronicznej, przewlekłej, czyli hej, jestem zestresowana, właśnie to dostrzegłam, właśnie to widzę bardzo wyraźnie, zaczynam z tym pracować, ale to jest też radzenie sobie ze stresem tym chwilowym, tym nie przewlekłym, ale tym, który wydarza się. Tu i teraz mam stłuczkę, co teraz, jak ja reaguję? Tu i teraz mam yy, Muszę się skonfrontować z kimś, więc przeżywam to bardzo. Co z tym robię? Odporność psychiczna to jest duży temat. Tutaj, w tym obszarze, w tej sferze, zastanów się nad tym, jakie sytuacje przede wszystkim dają ci wrażenie, że nie panujesz nad emocjami i nad reakcjami. Czy są takie sytuacje, w których Czujesz, że twoje ciało reaguje bardzo gwałtownie. Uderzenia gorąca, przyspieszone bicie serca, drżące dłonie, a może są takie sytuacje, w których pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, to się schować pod kowdrę i udawać, że cię nie ma? To są te momenty, te tematy, te relacje, też, na które potrzebujemy zwrócić uwagę i z którymi potrzebujemy też pracować, bo w nich ukrywa się stres i w nich też powinna pojawić się większa odporność psychiczna. Pamiętaj, że u mnie na blogu jest masa artykułów i podcastów o tym, więc wystarczy sobie wklikać w wyszukiwarkę. Jestem pewna, że coś znajdziesz dla siebie. Kolejny obszar, już przedostatni, to są zdrowe relacje. O relacjach mówię, mam wrażenie ciągle, ale one są tak bardzo ważne dla naszego samopoczucia, dla naszego spokoju, dla naszej też odporności psychicznej i dla tego, co myślimy o sobie. Praca nad zdrowymi relacjami to powtarzałam to. Jak mantra ostatnio, to jest umacnianie zdrowych relacji i osłabianie tych niezdrowych, na przykład tych, które nazywamy toksycznymi. Jeżeli w Twoich relacjach jest ciężko, jeżeli nie masz wokół siebie osób, którym możesz zaufać, jeżeli właśnie znów do każdego spotkania musisz się przygotowywać przede wszystkim psychicznie, to jest, to jest kluczowa sfera do pracy, ponieważ Generalnie idziemy za takim myśleniem, że zdrowa relacja jest wtedy, kiedy nie musisz się strasznie przygotowywać do spotkania i też po spotkaniu nie musisz go straszliwie przeżywać i zastanawiać się, czy dobrze powiedziałam, czy źle powiedziałam, może nie powinnam, a czemu ona tak powiedziała, a czemu, yy, czy to było w ogóle ok, co ona o mnie myśli itd. Nie, 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 jeżeli są takie refleksje i tak bardzo mocno to przeżywasz, to warto zastanowić się nad tym, co się dzieje w tej relacji. Że tak bardzo jest ona angażująca emocjonalnie w ten negatywny sposób. Spokój wynika z tego, że w Twoim życiu panuje atmosfera wsparcia i zaufania. Spokój wynika też z tego, że kiedy masz relacje toksyczne. To coś z nimi robisz, a nie tkwisz w nich. Spokój też wiąże się z tym, że otwierasz się na poznawanie osób, które są właśnie bliżej Twojego kręgu wsparcia, tak to określmy. Tutaj pytam o Twój obszar niepokoju, czy on istnieje? To znaczy, zastanów się nad tym, w których relacjach czujesz się nie na miejscu, czujesz, że musisz się starać. Starać, ale nie po prostu jak w każdej relacji, tylko starać, żeby w ogóle ktoś cię zaakceptował. W których re relacjach jest ci naprawdę ciężko? Które relacje wiążą się z traumami, z bardzo złymi wspomnieniami, z nierozwiązanymi konfliktami? Czy masz takie relacje? Jeżeli tak jest, zrób krok dalej i zastanów się nad tym, które relacje są dla ciebie zawsze na miejscu. Są zawsze tym miejscem, w którym możesz się schronić, odpocząć, wziąć głęboki oddech i ruszyć na podbój świata. Na tych relacjach się koncentrujemy. I ostatni, zupełnie ostatni obszar ostatnia sfera spokoju z tych ośmiu sfer wewnętrznego spokoju to jest wychowywanie. Oczywiście jest tak, że możemy mówić o wychowywaniu właśnie w tym kontekście przede wszystkim rodzicielstwa, ale może zastanów się nad tym, jeżeli nie masz dzieci, nad tym jak wygląda to też po prostu bez wątku dziecięcego u ciebie. Wychowywanie to jest ta sfera, w której przede wszystkim koncentrujemy się na tworzeniu spokojnego domu, w którym radzimy sobie z trudnościami i Budujemy tę rodzinę tak, aby to była naprawdę dobra przygoda w życiu. Tworzenie rodziny. Wychowywanie jest bardzo ważnym obszarem, dla wielu osób jest mega trudnym, ponieważ to jest, to jest tak skomplikowany, napakowany emocjami, wyzwaniami, wątpliwościami, pytaniami obszar, że można naprawdę pozbawić się spokoju na wiele lat. Ale jeżeli tu, Czujesz, że najbardziej brakuje Ci uwagi albo właśnie tego poczucia spokoju. Zastanów się też nad tym, co uniemożliwia Ci przeżywanie swojego życia w taki ciepły, fajny sposób, w, tym, w tej sferze. Z czym masz problem? Z czym nie umiesz sobie poradzić? Może jest coś, do czego ciągle Wasza rodzina wraca, z czym znów się zmagacie z czym znów próbujecie się uporać raz po raz po raz. To jest mega istotne, aby nie czekać, aż te trudności same miną, ponieważ może to jest trochę nawiedzone, może to jest tak nawiedzone, jak trzeba, ale ja mam takie wrażenie, że szczególnie w rodzicielstwie każdy problem, każde wyzwanie, każdy ten dyskomfort, który się pojawia, jest... Szansą, niesamowitą szansą, nie tylko na to, żeby wychować to dziecko odpowiednio, ale też szansą na to, żeby wychować siebie, bo zauważ, że jeżeli powiedzmy, Twoje dziecko ma problem z agresją i ty zasiadasz grzecznie, nie wiem, nad, not nad notatnikiem i zastanawiasz się, co zrobić, myślisz o tych pomysłach, szukasz na przykład rozwiązań w książkach, w podcastach, gdziekolwiek. Zasiadasz, pracujesz nad tym, analizujesz, zastanawiasz się, co ty robisz dobrze, co robisz źle, to ty jesteś w tak hiperbłyskawicznym procesie rozwojowym, ach, który jest po prostu mega szansą. Więc zrób ten krok: jeżeli tu jest obszar dyskomfortu, pomyśl o tym nie tylko jak o pracy nad dzieckiem, ale pomyśl o tym, jak o Pracy nad sobą przede wszystkim. Podoba mi się taki cytat. Nie pamiętam, a może sprawdzę, kto to napisał, może uda mi się, ale taki cytat bardzo mi się spodobał, który em, brzmiał mniej więcej tak, że sygnałem udanego rodzicielstwa jest nie to, jak zachowuje się dziecko, ale to, jak zachowuje się rodzic. I oczywiście tego nie znajdę, kto to powiedział, ale jak mi się to spodobało? Bo to jest dokładnie to, co powinno nam wyznaczać kierunek działania. Jeżeli tu odczuwasz dyskomfort i tu niezbyt dobrze się czujesz, o mam właśnie ten cytat. Andy Smithson tak powiedział: Znakiem udanego rodzicielstwa nie jest zachowanie dziecka, znakiem naprawdę udanego rodzicielstwa jest zachowanie rodzica. Jeżeli tu czujesz dyskomfort, pomyśl właśnie o tym, nie będziesz naprawiać dziecko. Rozwijasz siebie, wychowujesz dziecko. I tak pomyślałam, że zrobimy w ten sposób dzisiaj, że usiądę sobie tuż przed spotkaniem z, z naszymi znajomymi między świętami i usiądę przy mikrofonie, żeby opowiedzieć ci o tych ośmiu strefach spokoju, które wiszą na mojej stronie od chyba roku. Nigdy o nich nie mówiłam tutaj, czas najwyższy. I mam nadzieję, że to będzie dobry moment na to też, aby. By skłonić Cię do szukania obszarów niepokoju, to nie jest szukanie dziury w całym, tylko to jest bardzo konkretne podejście do nazwijmy to analizy swojego życia, bo przed Tobą jest świetlana przyszłość. Właśnie, świetlana przyszłość. Upewnij się, że robisz, co się da, żeby stała się ona. Rzeczywistością dobrego roku. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.